Witam Was bardzo serdecznie w listopadowym omówieniu mangowych nowości, w którym to nareszcie pojawia się długo wyczekiwana przeze mnie seria. Nastoletnie Subaru jest 13. głową klanu Sumeragi. Wraz ze swoją siostrą bliźniaczką Hakuto i tajemniczym weteranem Seishirou podróżuje po Tokio, uspokajając zagrażające miastu duchy. Oto przed Wami historie koncentrujące się na przeszłości członków gangu Tokyo Majin. To łącznie 14 rozdziałów w pełnym kolorze. Tom So Young to zebrane rozdziały, które ukazały się już wcześniej w głównej historii, natomiast Stay Gold zawiera zupełnie nowe historie. Chifuyu nie może pogodzić się ze śmiercią Bajiego. Gdy odwiedza grup przyjaciela, matka Keisuke wręcza mu list datowany na 30 października 2005 roku. Oto opowieść o relacji Keisuke Bajiego i Chifuyu Matsuno od dnia, w którym się poznali, aż do krwawego Halloween. Przygotowujący się do egzaminów na studia Miyoshi nawiązuje relacje ze starszym od siebie projektantem mody Hosaką. Chłopak nie potrafi określić, kim tak naprawdę dla siebie są, ani jakie uczucia żywi do tego mężczyzny. Gdy Hosaka żartuje sobie z przyszłego studenta, ten poprzysięga zemstę. Najpierw jednak musi znaleźć słaby punkt przeciwnika, a nie ma na to lepszego sposobu niż wnikliwa obserwacja. Czy dzięki temu chłopak zdoła zrozumieć samego siebie i uczucia kłębiące się w jego sercu? Miroku zaczyna powoli zacierać się w ludzkiej pamięci, co bardzo ją osłabia i zagraża jej istnieniu. By temu zapobiec, postanawia poślubić Kouchiego, członka niezwykłej rodziny Sano. I choć ich umowa ma służyć jedynie przywróceniu Miroku jej dawnej mocy, to z jakiegoś powodu Koichi bardzo cieszy się z nowej narzeczonej. Czy dziewczynie uda się przywrócić jej legendzie dawną chwałę i jak potoczą się jej losy w domu Sano? Gimnazjalista Koichi Sakakibara jest synem wybitnego naukowca, który po śmierci żony rzuca się w wir pracy i nieco zaniedbuje obowiązki rodzicielskie. Gdy ojciec wyjeżdża służbowo do Indii, chłopak przenosi się do prowincjonalnej Yomiyamy, gdzie mieszkają jego dziadkowie i ciotka. Trafia do nowej szkoły, o której krążą niesamowite opowieści. Podobno na jego klasie ciąży klątwa, której ofiary giną tragiczną śmiercią. Plotki nie robią na nim większego wrażenia, Koichi po prostu nie wierzy w zjawiska nadprzyrodzone. Wśród nowych kolegów z klasy wyróżnia się szczególnie postać nieco tajemniczej Mei Misaki. Co dziwne, nikt poza bohaterem zdaje się jej nie zauważać. Yukito Ayatsui to detektyw i zarazem posiadacz szczególnie niebezpiecznej zdolności. Z tego powodu Wydział do Spraw Uzdolnionych wysłał agentkę, Mizuki Tsujimurę, by go nadzorowała. Sęk w tym, że to kompletna nowicjuszka. Rząd zleca im rozwiązanie tajemnicy zagadkowych morderstw, które staje się początkiem walki na śmierć i życie. Waneko wyda na początku stycznia przyszłego roku artbook z Kimetsu no Yaiba. W instytucie przypominającym nowoczesny sierociniec wychowuje się grupa niezwykłych dzieci. Szczęśliwe maluchy nigdy nie opuściły tego miejsca i nie wiedzą, jak wygląda rzeczywistość za bezpiecznymi murami placówki. W świecie zewnętrznym Kiruku oraz Maru szukają nieba, gdzie chłopak ma spotkać kogoś, kto wygląda jak on. Plan jednak okazuje się nie być taki łatwy do zrealizowania, gdy wokół niedobitki ludzi próbują jakoś przetrwać, a wszędzie panoszą się krwiożercze bestie. Tengoku Daima Kyo jest tytułem, który w tym roku otrzymał solidną animację. Nic więc dziwnego, że ktoś sięgnął po wydanie tej mangi. Szczególnie, że anime robi świetny wstęp do świata i wydarzeń, przez to czuć spory niedosyt. Osobiście raczej nie podejmę się zbierania, aczkolwiek trochę kusi. Takao Kasuga to mul książkowy, a jego ulubioną pozycją jest tomik poezji Baudelaire pod tytułem Kwiaty zła. Wrażliwy chłopak nie wybija się szczególnie na tle rówieśników. I choć jest zauroczony swoją koleżanką z klasy,
piękną Saeki Nanako, nic nie robi z tym uczuciem. Pewnego dnia pod wpływem impulsu i nadarzającej się okazji kradnie strój gimnastyczny Saeki. Klasa obiega plotka o zboczeńcu przywłaszczającym sobie garderobę dziewcząt. Przytłoczony rozterkami moralnymi oraz wyrzutami sumienia, Takao postanowi zapomnieć o całej sprawie. Nie będzie mu to jednak dane. Nakamura, klasowa dziwaczka i outsiderka, była świadkiem niecnego występku. I choć obiecuje dochować tajemnicy, to jednak wszystko ma swoją cenę. Tym sposobem Takao wkracza w skąpane szaleństwie, pełny brudnej szarości, mrocznej czerni i łagodnej bieli świat. Dokąd zaprowadzi go relacja z niestabilną Nakamurą i czy jego krucha psychika jest gotowa na nadchodzące zmiany? Z kolei Akunohana jest mangą, którą praktycznie na 100% będę zbierał, głównie ze względu na to, że autorem jest Oshimi, którego niesamowicie szanuję za kolejny tytuł w dzisiejszym odcinku. Dodatkowo manga ta ma bardzo dobre opinie i będzie wydana w dość niestandardowej wersji jak na Vaneko, bo powiększone wydanie 2 w 1, chociaż pierwszy tomik będzie 3 w 1, co jest akurat dużym plusem, bo nie będziemy mieli na końcu serii samotnego tomiku. Jedyne co mnie zastanawia, to jak duże będzie to powiększone wydanie. Wielkości Chainsaw Mana, czy może jednak Utsubory, bo jeżeli Chainsaw Mana, to będę płakać nad wyglądem tego tytułu. Seiichi Osabe to zwyczajny, trochę nieśmiały 14-latek. Co prawda koledzy uważają go za mamusynka z racji nadopiekuńczej matki, ale poza tym drobnym szczegółem w jego życiu nie dzieje się nic niezwykłego. Do czasu pamiętnej w skutkach wycieczki w góry, która uświadamia mu, jak niebezpiecznym uczuciem może być matczyna miłość. Jest, jest i jeszcze raz jest. Chino Adachi w końcu na naszym rynku. Jak ja nie mogłem się tego doczekać od ładnych paru lat. Nie do końca wiem, czym było podyktowane to, że żadne wydawnictwo nie chciało się zabierać za twórczość Oshimiego, a nagle wydawane są aż 2 tytuły. Aczkolwiek nie będę narzekać. Chociaż mam jeszcze jedno zastrzeżenie. Nie do końca podoba mi się polski tytuł Krew na szlaku. Uważam, że lepszym byłoby coś w stylu Ślad krwi, ale w ostateczności jakoś to przeboleje. Natomiast wracając do samej mangi, jest to niesamowicie klimatyczny horror, który stawia przede wszystkim na sceny wywierające psychiczny uszczerbek niż krwawe jatki. A jeżeli dodamy do tego fantastyczne rysunki Oshimiego, to jest się w stanie czuć dokładnie to, co główny bohater. Przeczytałem tej mangi mniej więcej 1/4, aczkolwiek mogę zagwarantować, że warto sięgnąć chociażby po pierwszy tomik, a z pewnością się nie zawiedziecie. W grudniu Vaneko wyda 17 nowych tomików. Wśród nich znajdziecie nowości Miecz Zabójcy Demonów Kimetsu no Yaiba Light Novel, Wieczny Drogowskaz, Baby Violet Re Play, Hisoka i Miyoshi oraz Mój Przyjaciel Koziorożec. Swoją drogą bardzo ciekawa nazwa mangi. Kotori ponownie jedynie z 3 tomikami, jednakże w tym miejscu chciałbym powiedzieć, że zaczynam się mocno zastanawiać nad 2 mangami. JP wlatuje w grudniu z 4 nowościami, tym z 1 premierą od lat wyczekiwanej mangi, jaką jest Sailor Moon. Dango wyda w tym miesiącu jedynie 5 tom Służąca z piekła rodem. Studio JG natomiast postara się wydać 16 tytułów, w tym sporo nowości. Niech pan pomoże, panie redaktorze, omnibus krótkiej serii Pink Heart Yam, Indigo Blue, kolejny omnibus, tym razem Josei, Żegnę czarodzieju. W grudniu również premierę będą mieć 2 tomy Elder Ring Artbook. A miesiąc zostanie zakończony podwójną premierą, długo i szczęśliwie. Dajcie znać, co zamierzacie kupić w grudniu. Z mojej strony to wszystko. Do zobaczenia. Cześć!